Rączka gotuje po śląsku. No witajcie kochani, to Joremi Gorzączka. Wiecie, że ja jestem takim człowiekiem, że rod wykorzystuje to, co mam w zasięgu ręki. I to jest chyba najważniejsze w naszym życiu, żeby nie wydziwiać, bo nasze umy też nie miały rozmaitych dziwnych warzyw czy produktów, a warzyły smacznie i zdrowo. Ja sobie tak dycki sztaunuję, jak to było, że ludzie jedli kapustę, kartofle, fanzole i byli zdrowi, krzepcy, a dzisiaj jemy witaminy, rozmaite pilulki i wiecznie halatomy i wiecznie karwęczymy. No, to chyba wszystko z kuli tego, że to, co jemy, no, prawie świeci. Więc toż optuję za tym, żeby wracać do tradycji i sięgać po przepisy bardzo sprawdzone od naszych omstarek, bo to jest najważniejsze. Niech ta tradycja ludowo, to dziedzictwo, niech po prostu w nas przetrwa. Dzisiaj proponuję zupa bardzo prosto, kiero najbardziej jest popularna na Podbeskidziu i w Beskidach, bo zupa z modrych fanzoli. Ona w moim domu rodzinnym dycki była i pamiętam ten smak tej wędzonki, kiero się warzyła, bo ta zupa potrzebuje no właśnie takiego wsparcia tej woni wędzonki, ale też fanzola puści swój smak, no i samo zdrowi, słuchajcie, potas, wap, więc co tu dużo gadać. Czasem taką zupa uważyć, bo to jest same zdrowi. Co potrzebujemy? No, modro fanzola, pierwej to na każdym płocie te fazole były. Dziś posiłkujemy się tymi ze sklepu, no chyba, że ktoś jeszcze w przydomowej zegródce taki fanzolemo. Potrzebujemy też kość wędzoną, no 20 deka spokojnie styknie, 15 deka boczku wędzonego, żeby to tak troszkę okrasić, jedna marekwia, 4 z zimioki, 5 łyżek kwaśnej śmietunki, szklonka kremówki, rączka bez kremówki, ani róż. I dietetycy alarmują, nie słuchać rączki, bo on za tłusto waży, a ja sobie myślę, że ta śmietunka nie jest tak o zło w porównaniu z tablicą Mendelejewa, kiero zjodomy w inkszych rzeczach, gotowcach. Sól, korzeni, natka pietruszki. I to wszystko, co potrzebujemy. Kochani ludkowie, żeby nie czekać 5 godzin na zupa, to proponuję na wieczór se te fanzole zamoczyć i absolutnie, broń Boże, nie wylewajcie tej wody, bo to jest samo zdrowie i to jest cały ten smak. No i przód trzeba postawić woda, do tej wody ciepać ta kość wędzono i niech się waży, żeby oczywiście zrobił się z tego elegancki wywar. Jak już się nam to poważy z solą, dodowomy ta namoczono fanzola, oczywiście z tą wodą w kierę się moczyła i zaś to się waży kolejno jakoś godzinka. Po godzinie możemy wkroć tam już kartofel w kosteczka. Pod koniec dociepujemy wyskwarzone szpyreczki z boczku, żeby to dostało całego szmaku. No i jak fanzole są miękkie, jak kartofel zmięknie, dolewamy śmietunki słodkiej, nie kwaśnej. Przyprawiamy jeszcze solą, korzeniem. Ta zupa sama w sobie już jest gęsto, bo fanzole puszczają taki ten swój, nie chciałbym powiedzieć szlam, ale to się robi, ona się robi tak po prostu gęstawo. Ta skrobia się tam wydzielo. No i po wyłączeniu dociepujemy jeszcze kwaśne śmietunki, oczywiście ją hartujemy, natka pietruszki posiekano. Jest to przepyszne danie, które mogę nazwać jednogarkowym, bo jak se uważycie takiej zupy, to będziecie najedzeni cały dzień. U mnie w domu to jeszcze mama robiła troszkę inaczej. Nie wkrowała tego zimioka w kosteczka, nie wciepywała do tej zupy, no ta zupa była z samych tych fanzoli, a potem ważyła osobno zimioki, które my brali do ręki i przygryzali se jedząc ta zupa. Smak mam na języku do dziś i powiem wam, że ta zupa to zawsze była w takim okresie właśnie jesiennym, przepyszno, aromatyczno i bardzo, bardzo treściwo, tak jak my na Śląsku zresztą, co tu dużo gadać. Kochani ludkowie, wracamy do tradycji, ważymy zupa z modrych fanzoli, życzę wam smacznego, a jak już zjecie zupa, to posłuchajcie trochę dobrej muzyki. Na razie, perski.